Zima w pełni, a w powietrzu czuć wiosnę. I to dziwne wrażenie będzie nam jeszcze przez kilka dni towarzyszyć. Ula Matysiak, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. To mylnie wiosenne powietrze napłynęło do nas z południowego zachodu. Po przejściu strefy ciepłego frontu atmosferycznego w ciągu doby nad Polskę nasunie się kolejny, tym razem chłodny front, po przejściu którego napłynie już nieco chłodniejsza masa powietrza atlantyckiego. Będzie też rozbudowywać się ten oto klin wyżowy widoczny nad Węgrami. A jak zapowiada się noc? Na Pomorzu początkowo będzie dosyć pogodnie, z umiarkowanym i większym zachmurzeniem, ale stopniowo w ciągu nocy ponownie zachmurzy się i nad ranem pojawią się słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 4 do 6 stopni. Poza tym silny wiatr będziemy mieli tylko nad samym morzem. W pozostałych częściach regionu będzie umiarkowany. Ciśnienie powoli rośnie. Teraz jego wartość to 1016 hektopaskali. Sprawdźmy, co przyniesie czwartek. Dużo chmur, ale też przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Te zaobserwujemy głównie na południu regionu. Wyrównana temperatura 6-7 stopni. Do tego niezbyt dokuczliwy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie rosło. Może wynosić nawet 1025 hektopaskali. I przenosimy się na morze, a tam silny wiatr zachodni nocą będzie osiągał 7, a nawet 8 stopni w skali Beauforta. Wysoki będzie także stan morza. Sytuacja zacznie się uspokajać nad ranem. Kierunek wiatru zmieni się na południowo-zachodni. Siła wynosić będzie od 4 do 7 stopni. Stan morza utrzyma się na poziomie 4. Na tym kończymy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.